rozwinęli żagle, jak przed nami był kamień. Nic to nie ma! Także tak, ktoś mówił, że nie dopłyniemy do portu. Stary, już masz clickbaitowy tytuł. Dałem mojej dziewczynie sterować statkiem. I don't like people dobrze, like you! Czacie, dobrze! Wyzywaj zaraz ich mocniej. Nie będzie! Masz! Żryj to! Hello! Tu jest beczka z prochem. Dobrze. Hit. Dobra, łatajcie. Ha! Nie mam rąk. Widzę, że Witki stoi za mną z tym wiadrem. Nie! Ma po co komu slup? O, i znowu wrócił. Przestań! Kurna, tak to się robi! Ale... Czy to jest możliwe, że samoistnie usunęło mi SOTA z kompa? Klikam ikonkę, a tu nic się nie odpala, nie? Możecie sobie nawet na chillku popływać, bo mnie nie ma przecież, nie? Możecie nawet PvP zrobić. No ale na galonie, na chillku, to wiesz, to tak mały chill. Jak to? Panie, sam prowadziłem, sam strzelałem, sam wszystko robiłem. Dawajcie, płyniemy tam. Dawajcie, płyniemy i zostawił mnie na brzegu. Ciekawostka jest taka, że na przykład pierwsza część Harry'ego Pottera, Komnata Tajemnic, powstała jako gra na wszystkie konsole tamtej generacji, czyli Game Boy, PS1, PS2, komputer, jakieś chyba Nintendo i coś jeszcze. I każdą tą grę, na każdą konsolę robiło inne studio, więc tak naprawdę jedynka to jest każda inna gra. Ale bardzo często nawet nie tyle z jedynką, z kilkoma grami było tak, z kilkoma grami z Pottera było tak, że inne studio robiło na inną konsolę i właściwie często było tak, że na konsolę gra była o wiele lepsza niż ten port pecetowy. Bo pecetowy był taką właściwie niskobudżetówką. Ostatni Harry Potter przecież jaki powstał to strzelanka. No tak, właśnie, normalnie no to... strzelałeś z różdżki jak z karabinu maszynowego. One się nie świecą, ale jeżeli ktoś w nas strzeli, to... Oni się tego w ogóle nie spodziewają. Ja czuję, że my zatoniemy za jakieś pół minuty. A few moments later. Nie, chyba nam się teraz zgadzało. Już tak. Teraz pęka. No i spróba była dobra. Ja z beczką. Potem się posypało. Wiedziałem, że jakbyśmy byli we czwórkę, to nie wiem, czy byście rady nie dali tak. Dalibyśmy rady, bo oni byli słabi. Tak. Bordersi żadni nie wychodzili im. Mamy posążek totem księżyca. Okej, okay, czyli od razu wolcik. Zostało nam tylko wolcik. I no, idealnie no. Po tej stronie, także super. To jest życie, panowie. No, Crescent Tide jest rzut beretem, SW. To jest życie. Ten galeon to była tylko rozgrzewka. Teraz zaczną się schodki. Tall Tale. Tak jak LOL na odstresowanie. Nie wiem, czy na Crescent Tide nie ma statku. Ale no. Nie, to chyba palmy. Statek, palmy czy skały. Czekaj, bo na Crescent Isle to ty, z tyłu lepiej podpłyń, będzie łatwiej. Złap się, no. Chyba jebnie. Nie, no jest skarbnik. Już. Deja vu, Darek, otwórz. Dzięki. Ja nie słucham, znowu trzyma na tyczy. O lol. Nie, czekaj, to jest trap! To na 100% jest... A, okej, okay. Myślałem, że to jest trap. Jest trap. Wziąłem kryształek. Co teraz? Aha! To nie jest aktywny fort? Tak, jesteście przy aktywnym forcie. A, no i wszystko jasne. Strzelają! Kowalski solucje. No pagazi! U Jezu, dostałem. Co up, harpem? Deja vu. Deja vu. Dobra, trzymaj, albo... Albo nie, dobra, łap harpem. Za chwilę, za tym shipwreckiem. O, i teraz harpem. Oj, się połamałem. Zwijajcie już żagielki, bo jesteście blisko. Mieliznę? Mieliznę? Albo o. Easy. Dobrze, ciągaj go! Dobrze. Brzeg. Nie. Nie. Nie w wyspę, a w kamień. Mam w ogóle Jefforca? Jest Jefforcek. Czaj, mieliśmy oddać ten kryształ, tak? Mam, właśnie idę z nim. Tak, okay. Tak, ja stoję przy Staltim już. Nie no kurwa, ale te F4 nacisnę zaraz. Nice. Jest ten forcik aktywny? To byśmy tak rekreacyjnie podpłynęli jeszcze w takim razie? Jest. No dawajcie. Co dalej? Tylko rozwinęli żagle, jak przed nami był kamień. Nic to nie ma! Tu śpiący policjant. Nie będzie to zaraz naszego kadłuba. Jeszcze między tymi skołami przypłynę, zobaczcie jak będzie nice and smooth.
Ja już wezmę deski. Już widzę na tego fortu nie dopłyniemy chyba. Kamil, mamy tylko 40 desek. Oj, nie w tą stronę. Co się dzieje? O Jezu, będę mówił, ej. Także tak, ktoś mówił, że nie dopłyniemy do portu? Ej, bo ja byłem pod pokładem. Mam wejść na streama, zobaczysz. Właśnie widzę na streamie, kurwa, parkowanie w moim stylu. To jest parkowanie! No co, patrz, dobry pływ był. Patrz, tam jest woda. A tu jest statek. Ale my zrobiliśmy beczkę w powietrzu. No on płynął na skałę, a ja użyłem harpuna, żeby odepchnąć nas. To się jakoś tak połączyło, że najpierw podskoczyliśmy do góry jak na jakimś lowriderze i zaczął nas bujać. Jak nie wiem, jak w tej misji z GTA San Andreas. I w pewnym momencie nas tak wystrzeliło do góry. Załóżcie flagę Reaperów, póki jeszcze możecie, niech ludzie zobaczą, że jesteśmy na wyspie. No ładne widoczki z tej wyspy. Tak. Well, we'll fuck. No, troszeczkę tak. Ej, nawet nie mogę się złapać harpunem nigdzie od razu. Tak, bo to jest tak, że właśnie jak zaparkujesz, tak teraz mieliśmy jak właśnie na to nie Perskajda wjeżdżaliśmy. Że teraz już tylko czekamy, aż statek zniknie, no nie? Tak. Może go zatopmy. Właśnie, zeskatujmy go. O właśnie, zobaczymy jak to wygląda tutaj. Raczej się nie zapełni wodą. Znaczy my LOL? Wtedy nie? Byliśmy... Yeah. Reaper's Hideout i paliśmy wodą, to w pewnym momencie on po prostu znikł, jak go zalaliśmy wodą. Mamy teraz clickbaitową miniaturkę. Statek ma wszystkie dziury, ani grama wody. No my tak zrobiliśmy właśnie nawet. Ua. Tak, i... Krzewy, no. Udekorowaliśmy ten statek. Pięknie. Pięknie. Jak to zrobiliście, wygląda? LOL. Hmm? Wiesz, możecie podpalić ten statek, zrobić w nim wszystkie dziury, a no i tak. No i stary, już masz clickbaitowy tytuł. Dałem mojej dziewczynie sterować statkiem. Stało się to, trzy kropeczki. Jakby to powiedzieć, nie ma skąd wodę wziąć. No nie to nie, no. Z beczki można nalewać, ale... O, zatonął. Jakie macie tutaj na pokładzie? No. Czyżbyście robili misję enchantów? A jak? Efekt wody. Ale tak, wody nie ma. Ładnie, teraz po prostu zniknie. O! Perfekcyjne parkowanie. Nikt tak nie parkuje jak my, kurde. Co tam, jak łyso? Pobijesz to? Nie wiem, nie bardzo. Dobrze. Ja nie pamiętam, ile jest fal. Ale jest ich gdzieś 15? No, ale właśnie propos tego rynku. Coraz bardziej się przez to, że podrożały części do peceta, skłaniam ku konsoli. Po prostu. O, kolejna beczka. No masz Mario, masz te Pokemonki, no jest no. Dużo. A, beczka jest? Mam. Znaczy odejdź, bo one mają beczkę. Idzie fan. Dobra, dobrze. Niedługo przyjdzie w moim życiu taka chwila. Ambo. Odejdź, Jarek. Jeszcze odejdź. Albo idź w moją stronę. Odroczenia. Po wcieleniu widzę cię mroczny krok. To idzie fala. Jak się bawisz, to wek. Dużo spięty czapka w ręku. O Jezu! Cała fala poszła. Lec z beczką. Ojojoj, postawię was. A, bo jak nawet go nie widać, to już jest ten. Tak, możesz go bić, wystarczy, żeby nikt był widoczny i już wtedy ma hitboxy. Ja tam nic nie widzę. Okej. Może dlatego, że nie patrzyłem na SE. Nie, no serio, tak. Tak, ja widzę brygę. To weź wstań. Ja spróbuję do nich pobić zwierzyczek. A, podnoś się, odwracaj się. Dobra, parę razy ich trafiłem. To kiedy planujecie się wykazać? Daleko są. O, chyba dostali.
Ale nie masz niestety. O, jeden gościu płynie za bordażem. Dobra, nie żyje. Dobra, płyniemy na nich, bitki. O, akurat podpływałem. Dostali w maszt. Dwa razy. Serio się miejscami zamieniliście? Ale nam się kura kończą. I chyba się wywalimy wyspę, nie? Czy nie? Nie, bo ja ich miałem na harpunie. Łooo, jestem kosak! Wyżej trochę. Jak nie uda ci się abordaż, od razu syrena. Dobra, może uda mi się abordaż na nich? Bo płyną takie na czacie, na we don't need cannonballs, we only need dock to... Jestem na statku. Ja też zaraz będę. Jak jest zatopić? Angielsku. Skatą. Jestem. Łatają. Puszczam kotwę. Git. Witki, sprawdź, czy nie mają... znaczy, czy nie mamy dziur. Nie, bo... Why you interrupt us? Why? I don't like people dobrze, like you! Czacie, dobrze! I don't like you so much! Oni nic nie mieli w zapasach. Zaraz ich mocno. Nie będzie! Masz! Żryj to! Eat it! Eat it! No, wracamy na jeszcze port. Odwyzywanie się w grach PvP. To jest okrzyk tradycja, bojowy. To tradycja jest... przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak. Sordujcie się tam. No Witki, leć. Co za dzięki. Stały z opóźnieniem, takim kilkuletnim nawet, bym powiedział. Wieciarek. Wszystko się czekaj, ja chcę. Czekaj, wystawię ci tak beczki, żeby gruchło. Strzel w pieszą. Mówisz, dobra. Wow. Nice. Tak widzę, że nagrody są o jedną może skrzynkę większe niż ze słupa szkieletowego. Możecie zgarnąć z tego wyższego? Klifu? Ja mam pielny klucz. Okej. Okay. No to mnie... no, dzięki. Sorry, pójnęło. Będziecie płynąć na Reaper Spider. W sensie... nie zapomnij w jedyny słuszny sposób. A jak? Jest tylko jeden poprawny sposób, żeby zaparkować w Reaper Spider. Macie odpowiednie umiejętności, pamiętajcie. Tam przed namiotem jest taka koperta. Więc możecie się na nią wjebać. Zawsze mi się... pozwolenie jako jeden z niepełnosprawnych mentalnie członków tej załogi. Dalibyście tutaj tego... jak się nazywa? Treasure Chesta. Wow! Ten co snajper! No masz, weź mnie. Dziękuję. Jest aplikacja Xbox, jest pomocnik konsoli Xbox, jest Microsoft Star. No Microsoft nie umie w nazewnictwo. Nie! Znaczy, stój! Stój! Myślę, że tego nie zunifikowali, w sensie można się na... Dobra, popłynę w pław, spoko! ...innym kontem, a na... Xboxie innym. A właśnie statek za nami płynie, więc... Mogę wybrać kategorię... Oj, bardzo blisko są. Jesteś? Na ich statku? Ta, właśnie nie będę puszczał kotwicę. Puściłem. Zątałem ci! To są tamci... O, nie mam papu! O, nie... Zabili cię? Jeszcze nie? Dlaczego wziąłem akurat banany? Dobra, sprzedawajcie. Bo widzę, że się na mnie czai. Nie, zatopię ich. Pamiętaj, że Witki jest awk. Gdzie we mnie strzelać? Porobię ich kilku dziurek. We're taking the ship from ya. It is ours right now. Thank you. 9 kul mam. Thank you, thank you, thank you, thank you. O, gry dla wielu graczy w trybie online. Myślę, że wystarczy. No, powinno ich zatopić, tylko już... pilnuj ich. Nie, tak, nie spoko, wychodź. Spoko. Weź kulę. No mam pełne kukuli, także... O co chodzi z dumem?
No taka gra stworzona niedawno, coś taki reboot zrobili niedawno. No to na razie właśnie. Doom Eternal raczej tobie nie pójdzie. Ale powiem ci, że te nowe Doomy są z... Skręcajcie w prawo, czy tam zawracajcie. Czy da się ten manewr zrobić bez zatapiania statku? Da się? Znaczy, no tak... I tak i nie. Jeden rabin powie tak. Znaczy, dobra, bo w sumie stracimy tą, to podpłyniemy prosto jak zazwyczaj tutaj parkujemy, no nie? Arek. Znaczy, no jeśli zaparkujecie dobrze na Reaper's Hideout, to statek jest niezazapialny. No bo akurat już podpłyniemy idealnie. Słyszę te pieniądze, które ładują się do sakiewki. W locie się odbiłem od czegoś. Proszę państwa, Paweł skoczył. A w tym mieście, w którym skakał, zrobiłem jakiś pomnik, czy co? W Cyberpunku jest easter egg. Kojarzę, albo tak, pomnik, albo ulicę nazwali jego imieniem. Chyba tak, ale w Cyberpunku też jest jakiś tam nawiązanie. Jest Paweł Jumper? Tak jest. Tylko CD Projekt mógł zrobić takie nawiązanie. Jak to się mówi? Ar. Dobra, trzeci tel. Przystań Ancient Spire. Jak to dobrze się składa. Jesteśmy akurat dokładnie w tym miejscu, w którym mieliśmy się znaleźć.